Rozmowa Radia Index. A naszym gościem dzisiaj jest pan Tomasz Nestorowicz, szef klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Zielonogórskiej Radzie Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Porozmawiamy przede wszystkim o tym, co wydarzyło się wczoraj w Warszawie. Z dobrą nowiną przyjeżdża do Zielonej Góry wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. Wczoraj z senatorem Iwanem razem mieli okazję spotkać się z wiceministrem odpowiedzialnym za proces połączenia. Wszystko wskazuje na to, no, że jest dobrze, że jest zielone światło w Warszawie i tak jak mówią urzędnicy ministerialni, wariant 1 stycznia jak najbardziej wchodzi w rachubę. No, czyli póki co te wszystkie klocki, można byłoby powiedzieć, układają się całkiem nieźle, przede wszystkim pomyśli inicjatorów, pomyśli magistratu. Zażartuję sobie, że rzeczywiście pojawiło się światełko w tunelu. Problem niestety z połączeniem jest taki, że my jesteśmy już tak głęboko w tym tunelu, że wypada nam się tylko modlić, że to światełko to nie są światła nadjeżdżające naprzeciwko lokomotywy. Bo niestety jest tutaj małe ale. Tak? Okazało się, że oczywiście do połączenia może dojść, ale że nam zabraknie zgody jednego z podmiotów, myślę tutaj o gminie Zielona Góra, no to się może okazać, że ten cały trud, który nie ukrywajmy też, był realizowany po to, żeby mieć do dyspozycji bonus ministerialny, pieniądze, które miały pójść na rozwój, no przede wszystkim gminy, tak, i rozwój. Tak, o tych 100 milionach, większość tych środków miała być pompowanych w infrastrukturę gminy, która, no nie ukrywajmy, trzeba nazwać rzecz po imieniu, jest po prostu niedoinwestowana. Jeżeli to rzeczywiście ma wyglądać jak miasto, no to te tereny trzeba doinwestować. Ale się okazało, że jeżeli nie uzyskamy dokumentu ze strony gminy o połączeniu z miastem, no to może się okazać, że my tych 100 milionów nie mamy. W tej chwili właśnie odbywa się spotkanie o 9.30. Prezydent Kaliszuk był umówiony z wójtem Zalewskim. Mają porozmawiać na temat tego, kiedy i jakie będzie zdanie w tym temacie podjęte oficjalnie przez władze gminy. Szczerze mówiąc, ja czuję takie leciutkie rozgoryczenie faktem, że ta decyzja jeszcze nie zapadła. Dla mnie wynik referendum z automatu powinien spowodować, że Rada Miasta dokładnie powinna, Rada Gminy powinna na najbliższej sesji po referendum taką decyzję podjąć. No to się nie stało. Mam nadzieję, że przeciąganie, przepraszam, nam wszystkim nie odbije się czkawką, bo wtedy rzeczywiście byłoby to, no, trzeba to tak nazwać, straszliwą zbrodnią. Gdyby nagle się okazało, że nie dość, że nie mamy środków, o które tak naprawdę walczyliśmy, to nie tylko, że my nie będziemy mieli tych 100 milionów. Trzeba popatrzeć na to, że to są środki, które by nam pozwalały na posiadanie środków, no poniekąd także na wkłady własne. Tak, aby aplikować o większe pieniądze w Unii Europejskiej. Dokładnie, więc my wtedy mówimy nie o stracie 100 milionów, ale o stracie, no, kilkuset milionów przynajmniej. No ale w tej chwili jakby kalendarz wydarzeń został już nakreślony. No, wszystko pewnie będzie bardzo mocno uzależnione od tego, jak dzisiaj panowie wiceprezydent i wójt dogadają się, bo gdyby się dogadali, załóżmy ten optymistyczny wariant na początek, no to podczas najbliższej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta we wtorek, kiedy to będziecie podejmować decyzję co do jakby usankcjonowania prawnego w wyniku konsultacji. Chwilę później mogłaby się odbyć sesja Rady Gminy, gdyby radni gminy inni podjęli odpowiednią decyzję, do której są w zasadzie zobligowani w myśl prawa, no to za moment te dokumenty powędrowałyby do Warszawy i z końcem miesiąca w zasadzie wszystko byłoby jasne, bo wtedy też zbierze się rząd, który mógłby podpisać odpowiednie dokumenty. Wiadomym jest, że będziecie państwo wtedy mieli dłuższą kadencję, bo tak to wszystko wygląda, że oto kadencja zostałaby wydłużona do grudnia. Dopiero potem pojawiłby się komisarz wyznaczony przez premiera. Objąłby stery oczywiście w pierwszym kwartale na bliżej nieokreślony czas, stery w magistracie, czyli tak. Prezydent zostałby bezrobotnym, państwa kadencja jako radnych zamknęłaby się z tym bonusem dwumiesięcznym, no i kolejne wybory już wtedy do jednego dużego miasta. Sprawa prosta wydawałoby się. No, wydawałoby się sprawa prosta, aczkolwiek ona do końca tak prosta nie jest, dlatego że tutaj radni miasta wspólnie z władzami miasta, z urzędem miasta, no jakby potraktując już sprawę jako, no, w cudzysłowie załatwioną, tak, podjęliśmy następne działania mające na celu pewnego rodzaju już realizację założenia, że jesteśmy jednym podmiotem. Tak? Miał zostać złożony do Warszawy wniosek o środki dodatkowe na rozbudowę infrastruktury
wioskach. Obecnie jeszcze, tak, pod Zielonogórski za chwilę mieliśmy nadzieję miasta Zielonogóra. No nie możemy tego wniosku złożyć, dlatego że dokumentacja, która jest niezbędna do jego zamknięcia, nie spłynęła z urzędu gminy, więc tutaj mieliśmy małe takie zaskoczenie, że gdzieś jeszcze jest jakiś przedmiot dyskusji co do tego, czy będziemy wspólnotą, czy nie będziemy wspólnotą. Rozpoczęliśmy pracę nad takim projektem stworzenia dzielnicy z terenów obecnej gminy, to też gdzieś... I potem wyboru rady dzielnicy. No dokładnie, no tylko się okazuje, że to wszystko na razie możemy zawiesić na kołek, bo jeżeli się okaże, że nie dojdzie do tego drobnego elementu, tak, wyprodukowania przez władze gminy, przez radę gminy stosownej uchwały, no to tak naprawdę to, o czym pan mówi, no będzie trochę stało pod znakiem zapytania. No, prezydent bo nagle się... Kaliszuk mówi wprost, jeśli rada gminy nie wystosuje tejże uchwały, no to po prostu nie będzie 100 milionów, a i tak połączymy się od stycznia, i tak połączymy no się tak, od tylko, stycznia. Że proszę zobaczyć, że to w tym momencie my zupełnie będziemy mieli inną sytuację jakościową. Tak? Zdecydowanie. Się okaże się, że to, o czym mówiliśmy przez 2 lata, namawialiśmy mieszkańców Zielonej Góry, że da nam to skok jakościowy. Nagle się okaże, że decyzją 15 osób, bo to w tym momencie już nie decyzja wójta, tylko rady, nagle 15 osób zadecyduje o tym, że 100 milionów przejdzie nam koło nosa. No, szczerze mówiąc, taka perspektywa jest delikatnie przerażająca. No być może, jeśli dotarły do władz gminy, radnych gminnych informacje ze starostwa powiatowego, bo tam przecież też przez cały czas były jakieś tarcia, jak to będzie, starosta miał swoje zdanie w tym temacie, że tutaj rzecz właściwie jest też na bardzo dobrym torze, a konkretniej rzecz biorąc już niemalże dogadana. Wiadomo jest, które z zadań starostwa przejmie na siebie miasto. Wiadome są pieniądze, jakie będzie miasto tytułem, nazwijmy to, odszkodowawczym płacić rokrocznie do budżetu starostwa, więc tutaj też mógł być pewnego rodzaju punkt zapalny. W zasadzie już go w tej chwili nie ma, jak twierdzą niektórzy, rzecz została definitywnie załatwiona. Może to zadziała w tej chwili na radnych gminach? No, miejmy nadzieję, no tak naprawdę czasu tutaj dużo nie mamy na podejmowanie decyzji. Najgorsze jest to, że no nie mam za dużego też wpływu na tą decyzję, tak? No jeżeli się okaże, że ktoś tej decyzji nie podejmie, to śmiem twierdzić, że skutki będą długofalowe i bardzo mocno odczuwalne przez wszystkich mieszkańców Zielonej Góry, ale za chwilę się okaże, a także oczywiście stroną winną są tutaj radni miasta i prezydent, no bo obiecywali, co i nie ma bonus. A o tym, że ten bonus jednak jest uzależniony od spełnienia wymogów formalno-prawnych, na które nie wszystkie mamy wpływ jako radni miasta, czy no, władze miasta też nie mają na to wpływu, czy na przykład radni gminy w końcu podejmą stosowną uchwałę, czy też nie. No to mamy jeszcze jeden problem, który narodził się właściwie wczoraj. Objawiła się grupa 16 mieszkańców Zielonej Góry, którzy zawiązują komitet mający doprowadzić do tego, aby w kwestii połączenia przeprowadzone zostało referendum w mieście. Dziwna pora na to, aby objawił się ten komitet ewidentnie. Co ciekawsze, on uaktywnia się w momencie, kiedy znane są wyniki konsultacji, które są absolutnie sukcesem, jeśli chodzi o to, jaką decyzję w kwestii połączenia mieli podjąć Zielonogórzanie. No i teraz pewnie i z tym problemem trzeba będzie się zmagać, no bo jeśli będzie zebrane w odpowiednim czasie odpowiednia ilość podpisów, co jest pewnie możliwe do zrobienia, no to tak czy inaczej trzeba będzie jeszcze przeprowadzać referendum. Tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że realizacja takiego referendum tak naprawdę zablokuje i uniemożliwi połączenie w 2015 roku. To trzeba sobie od razu powiedzieć, tak? Więc jakiekolwiek opowieści na temat tego, że będzie to miał jakiś pozytywny wpływ dla miasta i dla gminy, no to nie będzie. No, powiedzmy sobie szczerze, ja to traktuję jako formę, przepraszam, próby storpetowania. Bo tak na dobrą sprawę, bez względu na to, jaki byłby wynik tego referendum, to i tak 2015 jest, wariant to, odpada, bo dokładnie, przeprowadzenie referendum dokładnie to jest oczywiście czas, więc w lipcu na pewno rząd nie mógł zająć by się wnioskami. No to dokładnie, więc to wszystko wtedy nam się po prostu ładnie posypie. Oczywiście każdy ma pełne prawo do realizacji no, tych elementów, które stanowi prawo, w tym między innymi właśnie zwołania referendum. Nie wypada mi namawiać do takiego czy innego głosowania, ale powiem w ten sposób, jeżeli to referendum
jeżeli spotkam na ulicy osoby zbierające podpisy pod referendum, ja się pod tym nie podpiszę, bo to byłoby równoznaczne podpisaniem z podpisaniem wyroku tak naprawdę na 2 lata ciężkiej pracy. Nie, można powiedzieć, że to pod takim dokumentem nie podpiszą się również ci, którzy oddali głos w konsultacjach. A zwłaszcza ta grupa, która podpisała się imiennie, to było 13 tysięcy osób, jeśli dobrze pamiętam, która z imienia i nazwiska, podając swoje dane adresowe, PESEL-e i wszystkie te takie rzeczy, które dookreślają jednoznacznie, co to jest za osoba. No nie sądzę, żeby w tej chwili ci sami ludzie podpisali się na drugiej liście, a co tam, tu sobie pogłosowaliśmy, to teraz pogłosujmy sobie jeszcze. Wie pan co, ja się obawiam, że niestety takie ryzyko istnieje, dlatego że dokładne informacje na temat konsekwencji, na temat tego, jak wygląda procedura prawna, no to dokładne informacje posiada stosunkowo niewielka ilość mieszkańców. Tak? Większość mieszkańców zagłosowała jakby popierając ideę, tak? Ale nie wgłębiając się tak naprawdę, jak wygląda ta część realizacyjna. I obawiam się, że jeżeli ktoś wyjdzie na ulicę i będzie przekonywał osoby, które już zagłosowały, są pozytywnie nastawione, że to jest dobre działanie na rzecz miasta, tak, no bo za referendum, bo to wesprze, no to podejrzewam, że w dobrej wierze ktoś się może podpisać. To chcę pan powiedzieć, że taki komitet będzie wychodził na ulicę i mówił, głosujcie w referendum na tak? No to byłby pewnego rodzaju absurd. Ja myślę, że to wie pan co, nie, to nie jest absurd, bo to jest pytanie, czemu ma służyć to referendum, tak? No jeżeli sprawdzamy opinię mieszkańców, ona została wyrażona. Nikt tutaj nie podnosił tego, że na przykład, nie wiem, konsultacje zostały sfałszowane, bo rozumiem wtedy powód realizacji referendum. Dla mnie to całe działanie jest tylko próbą działania na czas, takiego storpedowania. A może jest to po prostu grupa mieszkańców, którzy nie chcą połączenia? No, może nie chcą połączenia, tylko ja jestem zdania, że naprawdę było dużo czasu na wyartykułowanie swoich opinii. Przez 2 lata jakoś ta grupa się w żaden sposób nie aktywniła i niezależnie od efektu tego referendum, czy do niego dojdzie, czy nie dojdzie. No, może tak, jeżeli do niego dojdzie, to wynik tego referendum tak naprawdę już większego znaczenia nie będzie miał, dlatego że jeżeli ono się w ogóle będzie miało odbyć, no to już mamy 2015 z głowy. To, o czym mówił pan senator Iwan, że to spowoduje, że do jakiejś części środków, o które moglibyśmy startować zewnętrznych, już nie wystartujemy, bo ich nie będzie po prostu. No i czemu to ma służyć? Nie wiem, ale dla mnie nie jest to pozytywna inicjatywa i ja mam nadzieję, że na sesję nadzwyczajną osoby, które są sygnatariuszami tutaj oczekiwania realizacji referendum przyjdą, dziennikarze będą mogli z nimi porozmawiać, opinia publiczna pozna, jakie są powody, bo może się okazać, że to, co ja teraz mówię, to jest, przepraszam, takie oczernianie, tak? No, z mojej niestety oceny wynika, że to referendum niczego dobrego miastu nie przyniesie. To zamknijmy ten temat, zobaczymy, jak potoczą się te wszystkie losy. Może już za kilka godzin będziemy wiedzieć, na czym stoimy, zwłaszcza kiedy zakończy się rozmowa dzisiejsza pomiędzy wójtem a wiceprezydentem. Kilka słów na temat winobrania. Pan koordynuje te działania. Rozumiem, że to wszystko jest już mocno uruchomioną maszyną. Właściwie dopinacie już teraz, myślę, warstwę artystyczną, wizualną i tego rodzaju rzeczy, bo przecież jeśli chodzi o jarmark i te wszystkie historie, to tutaj po pierwsze niemalże już większość miejsc jest wyprzedana przez Centrum Biznesu, no to dokładnie wiadomo, jak on będzie zlokalizowany, co, gdzie, dlaczego. Czyli na czym teraz się skupiacie? No, tak naprawdę tych elementów jest bardzo dużo, bo z jednej strony te miejsce zostało posprzedawane, z drugiej strony fakt, że nam się infrastruktura na deptaku co roku zmienia, to powoduje też, że są generowane co rusz nowe problemy natury logistycznej, zabezpieczenia przyjazdu dla wozów bojowych, straży pożarnej, jest wiele, wiele elementów. Przyznaję, że w tym gronie osób zaangażowanych w organizację winobrania coraz bardziej się zastanawiamy nad jakby poszukiwaniem nowej formuły dla winobrania tutaj w przestrzeni zielonogórskiej, dlatego że winobranie z roku na rok tak naprawdę nam się troszeczkę zauważalnie, ale zawsze trochę się rozrasta. Deptak coraz większy się nie robi i powoli zaczynamy odczuwać już niestety brak miejsca, no nie wszyscy są zadowoleni potem kupcy z miejsc, które otrzymują, które uzyskują. No to jest ich biznes, płacą, tak, wymagają. To jest ich biznes, ale pojawiają się także utrudnienia, dlatego że infrastruktura, która się pojawia na mieście, tak, czyli klomby wieloletnie. Ogródki nowe, to powoduje, że... Pierwszy raz w tym roku widziałem, że jedna z najstarszych klubokawiarni czy kawiarni na Deptaku otworzyła swój ogródek, mały, bo mały, 2 metry kwadratowe, ale jest. No tak, no ale te 2 metry powodują, że na przykład ciąg jakiś komunikacyjny nam się zaburza, to powoduje znowuż konieczność robienia jakichś przestawień.
No i zaczynam się zastanawiać, czy nie poszukać jakichś innych przestrzeni, w których winobranie mogłoby się odbywać, no bo przyzwyczailiśmy się, że tradycyjnie jest to centrum miasta. No tylko gdzie? No i tu jest właśnie ten problem, dlatego że nawet jak znajdziemy jakąś przestrzeń, która wydawałoby się, że przyjmie spokojnie, no to pojawiają się problemy natury logistycznej i transportowej. No naprawdę tego jest dużo. Co do prac pozostałych, no rzeczywiście tutaj trwają prace nad spięciem tej warstwy artystycznej. Tutaj dzięki pomocy Zielonogórzanom mieliśmy przegląd, kogo powinniśmy, czy tych sugestii, kogo powinniśmy zaprosić. Tu nie będę zdradzał, kto jest w cudzysłowie zaklepany, kto chociaż jeszcze nie jest. Wszyscy mówią, że perfekt. Przynajmniej. Cóż, miejmy nadzieję, że rzeczywiście ci, którzy mówią, się nie pomylą. Zobaczymy, jak to wyjdzie z realizacją. Mogę zdradzić, że jest tutaj planowany także taki duży występ Filharmonii Zielonogórskiej, bo okazało się, że taki eksperyment ubiegłoroczny, gdzie Filharmonia dała taki koncert niedzielny, cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców, więc stwierdziliśmy, że pójdziemy za ciosem. Tym bardziej, że nie ukrywam, że też nam zależy na tym, żeby muzyka, która gości na winobraniu, no, była maksymalnie szeroko reprezentatywna. I dostosowana do potrzeb mieszkańców. Dokładnie. Odpowiada mi muzyka klasyczna, wybieram się, proszę bardzo, coś dokładnie. Lekkiego, ale klasycznego dokładnie, zostanie dokładnie. Zaprezentowane przez... I mam nadzieję, że uda się tutaj ten występ okrasić no, dosyć ciekawym widowiskiem świetlnym. No i też nie ukrywam, że tutaj z roku na rok zawsze nas goni ten sam problem, tak? Budżet miasta, z budżetu miasta środki, które są przeznaczone na realizację winobrania, one się de facto nie zwiększają. Wpływy, które uzyskujemy z tytułu sprzedaży miejsc tutaj handlowcom, są na kupcom, podobnym poziomie. Są na podobnym poziomie, żeby nie powiedzieć, że one czasami maleją, dlatego że tutaj każda zmiana, którą musimy wprowadzić, na przykład zwiększenie ilości ochrony, no powoduje, że to, co możemy wydatkować na tą część artystyczną, to niestety maleje. Cóż, no sądzę, że tutaj Rada Miasta będzie musiała się w tym roku pochylić nad zarówno terminem winobrania w przyszłych latach, jak i koncepcją funkcjonowania, bo przypominam, że w tym roku upływa termin, jakby mamy ostatni termin wskazany przez Radę Miasta, taki stały, w których odbywa się winobranie. I teraz Rada Miasta musi podjąć decyzję na następne, na przykład 4 lata, w jakich terminach ma się odbywać winobranie. Podejrzewam, że dyskusja będzie długa, a skończy się na tym, żeby odbywało się tak jak zawsze, bo tradycja. No tak, tylko jak pan też by zauważył kiedyś, że dla nas takim dużym zaskoczeniem była ilość wejść internetowych. Tak? Mieliśmy prawie 800 tysięcy wejść na stronę winobrania, co jest olbrzymim, potężnym naprawdę wynikiem. I to jest potencjalnie także ten potencjalny ruch turystyczny, który do nas może zawitać. No problem polega na tym, że miasto Zielona Góra z racji tego, że organizuje imprezę otwartą, plenerową, wakacyjną de facto w drugim tygodniu września, no to powoduje, że ten ruch turystyczny jest zauważalny tylko na weekendy. Więc też pytanie, czy nie dojechaliśmy do takiego momentu, gdzie rzeczywiście musimy usiąść i porozmawiać, czyli robimy imprezę dla siebie, czy traktujemy to jako produkt turystyczny. Jeżeli to jest produkt turystyczny, no to niestety on musi być dostosowany bardziej do gustów, dokładnie do gustów odbiorców. Nawet tym, gdyby to dokładnie. Miał być, nie wiem, ostatni tydzień sierpnia. I to jest moim zdaniem taki dosyć optymalny termin, żeby się wstrzelić w różne imprezy, które się odbywają w Polsce, ale też nie ma co się oszukiwać, winobranie jest na tyle dużym, na tyle atrakcyjnym produktem, że no, konkurencji tutaj za dużej tak naprawdę nie będziemy mieli. No i nie da się ukryć, że to największe święto wina w Polsce wpisane jest już mocno we wszystkie imprezy, które odbywają się w naszym kraju, więc trudno powiedzieć, żeby ktoś nie słyszał o tym, że w Zielonej Górze odbywa się winobranie. Tomasz Nesterowicz, szef Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był dzisiaj gościem rozmowy na 96 FM. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Do widzenia państwu. Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9.30. She walked into the frame, she moved like water. Before I knew her name, I knew I wanted her there. Now every other night we spend together, and all I wanna do is give her pleasure, yeah.